Cześć! W tym wideo zdradzę Ci 3 najgorsze błędy w fotografii, jakie musisz unikać, jeśli chcesz robić jeszcze lepsze zdjęcia. Wszystko jedno, jakim aparatem fotograficznym robisz swoje zdjęcia, Canonem, Nikonem, Pentaxem, Olympusem, teraz już nie Olympusem, jakikolwiek masz aparat, nie ma znaczenia, wszystko jedno, jaką fotografią się zajmujesz i jak bardzo w fotografii jesteś zaawansowany, warto naprawdę unikać tych 3 błędów, wtedy Twoja fotografia będzie naprawdę lepsza i o wiele lepsza. No dobrze, punkt pierwszy to brak dobrego światła. Jeśli masz najlepszy aparat, jesteś w pięknych, naprawdę cudownych okolicznościach przyrody, masz cudowny krajobraz, masz cudowną modelkę, jesteś przygotowany, ale nie masz pięknego światła, masz ostre, niedobre, nieodpowiednie światło do scenerii, to nic z tego naprawdę nie będzie. Musisz mieć odpowiednie światło do swojego zdjęcia. Ale co to znaczy, zapytasz Gosia, odpowiednie światło? Wszystko tak naprawdę zależy od efektu. Jaki efekt chcesz uzyskać? Inne światło będzie potrzebne, jak będziesz robić krajobraz, inne zdjęcie portretowe, krajobrazowe, inaczej jak będziesz chciał uzyskać właśnie ostre cienie, inne jak będziesz chciał uzyskać mniejsze cienie, jak będziesz fotografować niemowlaka albo starszą panią, to wszystko zależy, jakie chcesz uzyskać efekty. Ale zwracaj uwagę na światło, naucz się analizować światło, rozumieć światło i najważniejsze wprowadzać te techniki i triki ze światłem do swojej fotografii. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o świetle, to więcej informacji znajdziesz poniżej. No dobrze, punkt drugi, jaki jest również bardzo, bardzo ważny, to ostrość zdjęcia. I ponownie, jak będziesz mieć piękne światło, będziesz w pięknych okolicznościach przyrody, będziesz mieć super aparat, ale zrobisz zdjęcie i twoje zdjęcie albo obiekt, załóżmy poruszający się, nie będzie ostry, no to masz spory problem, ponieważ to zdjęcie będzie do wywalenia. Bardzo często widzę zdjęcia właśnie osób, które robią, początkują w fotografii i mają piękne naprawdę krajobrazy, mają całkiem dobry sprzęt, ale zdjęcie jest nieostre, no i nie mogą znaleźć tego złotego środka, dlaczego zdjęcie jest nieostre. Na ostrość zdjęcia wpływa bardzo wiele elementów, między innymi jak stabilnie stoisz, czy masz stabilizację obrazu w swoim obiektywie, czy masz stabilizację obrazu w swoim aparacie, jak stabilnie właśnie możesz utrzymać aparat z ręki i robić zdjęcie, jak robisz zdjęcie z ręki, a nie na statywie, jaką masz do tego zdolność. Ty będziesz miał inny czas, ja będę miała inny czas, to zależy też od obiektywu, jaki używasz obiektyw, czy dany obiekt porusza się szybko, czy wolno, do ciebie, od ciebie, z przodu, z lewo. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, jak robić super ostre zdjęcia, zapraszam Cię na darmowe mini szkolenie, jak robić super ostre zdjęcia. Przygotowałam je specjalnie dla Ciebie. No dobrze, no i przejdźmy do punktu trzeciego. Punkt trzeci jest też super ważny. Punkt trzeci to nie wprowadzanie elementów 3D do swoich zdjęć. Jak oglądamy zdjęcia, to oglądamy zdjęcia na tablecie, na komputerze, wydrukowane, wszystko jedno gdzie, jest to płaski nośnik i jest to dość trudne, jak musisz naprawdę umieć manipulować technikami i narzędziami foto, żeby wprowadzić ten element 3D. Jak robisz piękne zdjęcia krajobrazu, to widzisz to 3D. Twój wzrok doskonale się przystosowuje i widzi pierwszy plan, widzi wodę, widzi piękne kwiatki z przodu, potem widzi drugi plan, widzi jeziorko i dalej trzeci, widzi piękne góry, a jeszcze za górami super chmury, a jeszcze tam pięknie zachodzi słońce. I to jest mega ważne i to musisz wziąć pod uwagę, że ty jak patrzysz, to widzisz to 3D. I teraz umiejętność właśnie, żeby robić te piękne zdjęcia, polega na tym, żeby umieć wprowadzić to 3D do płaskiego zdjęcia, które oglądamy potem na różnych nośnikach. Jak to zrobisz, zapytasz? No właśnie, to możesz zrobić właśnie wprowadzając bardzo różne narzędzia, takie techniki fotograficzne, głównie chodzi tu o narzędzia. Bardzo sporo tych narzędzi omawiam, wszystkie narzędzia fotograficzne omawiam bardzo dokładnie na moim autorskim kursie fotografii. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, zapraszam Cię poniżej, tam znajdziesz informacje. Jeśli chodzi o te narzędzia, to są m.in. linii, kształt, tekstura, pierwszy plan, manipulowanie też właśnie światłem, przestrzeń negatywna, przestrzeń pozytywna. Omawiam tych narzędzi ponad 20, spokojnie, nie będę teraz tracić czasu i tych tutaj wymieniać. Jeśli chcesz robić jeszcze lepsze zdjęcia, wszystko jedno, jakim aparatem fotograficznym robisz zdjęcia, to zapraszam Cię poniżej, tam znajdziesz więcej informacji. No dobrze, jeśli chcesz robić naprawdę jeszcze lepsze zdjęcia, to pamiętaj, żeby unikać tych 3 bardzo ważnych błędów. Unikaj tych 3 błędów, a Twoja fotografia wtedy będzie naprawdę jeszcze lepsza. Czyli szukaj odpowiedniego światła, umiejętność prowadzenia
wprowadzania tego do swoich zdjęć, ostre zdjęcia oraz wprowadzanie 3D do swojego zdjęcia. To jest bardzo ważne. Jak zastosujesz te trzy elementy, to wtedy Twoja fotografia zdecydowanie będzie lepsza. No dobrze, to tyle. Trzymaj się zdrowo, trzymaj się ciepło, a my widzimy się już na następnej stronie. Hej, hej!